Kazimierz Ostrowski, legendarny nie tylko wykładowca akademicki na Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, ale przede wszystkim gdyński malarz, którego twórczość wytrzymała próbę czasu. To ważne, by z okazji zbliżających się setnych urodzin naszego miasta przywoływać postacie, które wpisały się na trwałe w historię sztuki naszego miasta, by pamiętać o nich i wracać do ich twórczości. Zabierzemy Państwa w podróż, gdzie będziemy pokazywać Kacha w różnych wymiarach. Dzisiaj czynimy pierwszy taki znaczący krok. Zdecydowaliśmy się na to, aby w muzeum powstał mural, który jest inspirowany malarstwem Kacha Ostrowskiego i gdzie znajduje się również postać samego malarza. Kazimierz Ostrowski to postać wyjątkowa dla środowiska trójmiejskiego, związany oczywiście ze szkołą sopocką, ale artysta, który miał bardzo osobny, można powiedzieć, charakter. Był inny, do czego przyczyniły się na pewno paryskie studia w pracowni Fernanda Legera w końcu lat 40. wieku XX. Przyjechał z Paryża, zderzając się z realiami socrealizmu. Nie bardzo przez kilka lat mógł się odnaleźć. Dopiero na fali odwilży wypracował swój własny styl, w dużej mierze oparty właśnie o awangardę Fernanda Legera.